Dobry, skrót turnieju, który powinna wygrać Holandia, ale wygrali śmierdziele z Hiszpanii. Nie zmienia to faktu, że był to piękny mundial. Zanim zaczniemy fazę właściwą, trzeba odbębnić eliminację. Poznajecie te wszystkie parszywe twarze? Pewnie część lubicie, a część nie. Nie obchodzi mnie to. Pierwszy mecz eliminacyjny Hiszpania rozegrała z dwoma państwami, czyli Bośnią i Hercegowiną. Były ciężary, bo ciężko grać przeciwko 22 osobom. Ale David Villa ma fajną brudkę, strzela fajne bramki i fajnie często ratuje dupę swojej reprezentacji. Kolejny mecz wyglądał już zgoła inaczej. Nikt w wyniku nie musiał ratować. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego forma obrazu to 4:3, dlaczego jakość jest tak słaba, odpowiadam, nie moja wina, że mecze były nagrywane wtedy areoskopem z 1915 roku. Wreszcie mecz wyjazdowy i to aż do Estonii. Napisz nie wiem, jeżeli nie wiesz, gdzie leży Estonia. Zawodnicy Hiszpanii pewnie też nie wiedzieli, ale wiedzieli, co zrobić z oponentami. Człowiek z piękną brudką pod wargą zamienia karnego na bramkę, a dzieła zniszczenia dopełnia człowiek o aparycji bardzo podobnej do Tarzana. Ciekawe, czy jego kobieta jest bardziej podobna do Jane czy profesora Archimedesa. To taki żarcik, Pujol. Nie chcę z tobą walczyć na patogali MMA, sorka. Wreszcie spotkanie z kimś poważnym, a nie jakimiś frajerami. A jakiś chłop w komentarzu napisał, żebym nie używał słowa frajer, bo ktoś na blokach może mi zrobić krzywdę za to. Człowieku, ja na blokach bywam tylko przyjazdem w drodze na komendę, żeby porozmawiać z funkcjonariuszami. Nie zastraszysz mnie. Wracając do meczu, Hiszpania odrabia straty, a potem wychodzi na prowadzenie. Trzeba dodać, że tamta Belgia nie była postrzegana tak jak obecna, więc wygrać z nimi to tak jak wygrać z Polakami. Żaden wyczyn. Hiszpania-Turcja. Po raz kolejny były problemy, po raz kolejny udaje się przepchać spotkanie, tym razem za pomocą Piqué. Przyzwyczajcie się do tych przepychanych spotkań na wyniku 1-0, bo w dalszej części będzie ich całkiem sporo. Raz po kebaby przyjeżdżasz ty, raz kebaby przyjeżdżają po ciebie. Akurat tym razem Hiszpania musiała się pofatygować. Jak to już mają w zwyczaju piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego, zawsze dodają szczyptę kontrowersji do meczu oraz odrobinkę dramaturgii. W swoim stylu w doliczonym czasie drugiej połowy walą bramkę na 1-2 i takim wynikiem mecz się kończy. Rewanż z Belgami. W tym odcinku nie było jeszcze nic o siadaniu na słoik. Jest to okazja niemal idealna. W sumie to jedyna, więc standardowo Belgowie to słoik, a Hiszpanie to jędrne brazylijskie pośladki trenowane na rubieżach Meksyku. I zaczynamy zabawę. Początkowo słoik pęka powoli, ale z każdym mocniejszym dociśnięciem na szkle pojawiają się kolejne, coraz obszerniejsze kratery. Aż w końcu słoik pęka pod uciskiem, a z tego pęknięcia mamy dwie bramki Davida Villi, dwie bramki Davida Silvy oraz jedną Piqué. Takim sposobem Belgowie wracają na tarczy. Można powiedzieć, że wracają w strzępach. Po Belgach przyjeżdża Estonia i z pewnością można powiedzieć, że wypadają oni o niebo lepiej niż ich poprzednicy. Co prawda przegrywają 0-3, ale im bramki strzelały persony takie jak Fabregas, Cazorla i Mata. Sama przyjemność. Każdy by chciał takie gole przyjąć. Przedostatni mecz eliminacyjny i można zabierać się za część główną. W meczu z Armenią były strzały celne i niecelne, parady bramkarskie, które nie były parady, wyrafinowane loby, niespodziewane wyrównania, aby podbić trochę kursy bukmacherskie, szalone wyjście bramkarza, które kończy się rzutem karnym, a rzut karny bramką, a mecz kończy się gwizdkiem sędziego. Ostatni mecz na szczycie. Hiszpania miała zagwarantowaną kwalifikację do mundialu z pierwszego miejsca, a Bośnia i Hercegowina była pewna, że wchodzą do baraży z drugiego miejsca. Więc jak to bywa w takich meczach, albo będą nudy, albo będą akcje toczyły się od jednego pola karnego do drugiego. Już się pewnie domyślacie, co się wylosowało. Dokładnie tak, podupcony mecz. Dodam, że aż dwie bramki strzelił jakiś Negredo. Kojarzycie go? Ja nie. Oczywiście w tym meczu można doszukiwać się wspaniałych zagrań i tak dalej, ale każdy już chce dowiedzieć się, z kim Hiszpania będzie grała w grupie na Mistrzostwach Świata w Republice Południowej Afryki. Zobaczymy dwie bramki Bośni i przechodzimy do grupy, na czele której stanie Hiszpania. Grupa H, czyli ostatnia. Hiszpania, Honduras, Chile, Szwajcaria. Możecie jeszcze zobaczyć, jak wyglądał oficjalny klaser od Panini na karty. Wdupcyłem go w antyramę, wisi se na ścianie. Składy Hiszpanii oraz Szwajcarii, jakie pojawią się na murawie.
pierwsze kopnięcie piłki, a ja zabieram Was na wspaniałą podróż. Pierw w oczy rzuca się to, że Ramos grał na prawej obronie, ale fakt, że nie potrafi kopnąć piłki w światło bramki, już nikogo nie dziwi. Piqué dziwnym trafem w polu karnym, Szwajcaria odpowiada jak może. David Villa bawi się z obrońcami jak stare dziady z wąsem przy placu zabaw z dziećmi. Ramos pokazuje, że potrafi dać nogę wyżej niż głowę. Niefortunny zbieg okoliczności sprawia, że w tym momencie pada jedna z bardziej absurdalnych bramek turnieju. Hiszpania rzuca się do ataku, aby odrobić straty, ale słabe strzały przeplatają tymi chujowymi i wciąż jedynym realnym zagrożeniem dla Szwajcarii są choroby z kontynentu. Der Diok, jeżeli ktoś grał w FIFA Manager 2011, to zna go bardzo dobrze. Robi on syf w szeregach obronnych Hiszpanii, a mecz kończy się wynikiem 0-1. W meczu numer 2 oczywiście następuje zmiana taktyki, która ma poskutkować lepszym rezultatem. Pan Mateusz Borek powiedziałby tak: umówmy się, z Hondurasem nie można przegrać. No oczywiście, że nie można, dlatego też Hiszpania odpala tryb ultraofensywny. Próby wychodzą różnie, ale w pewnym momencie David Villa podejmuje próbę, która przeradza się w bramkę. Według mnie nawet bramkę turnieju. Zdenerwowani Hiszpanie nie zamierzają zdejmować nogi z gazu, więc w drugiej połowie piłka zostaje dostarczona ponownie do pięknego Hiszpana z brudką pod wargą, a on wie, co ma z nią zrobić. Ramos oddaje strzał, po którym Piqué wymiotował krwią. Hiszpania dostała karnego, którego Hiszpan z brudką pod wargą nie wykorzystał. Potem jeszcze jakieś gówniane strzały i następuje koniec meczu. Takim składem wychodzi Hiszpania na mecz decydujący. Mecz, który trzeba wygrać, mecz z Chile. Każdy skupiony, więc zacznijmy to wspaniałe widowisko. Z tym wspaniałym to trochę przesadziłem. W sumie to bardzo przesadziłem. Jedyne, co było godne uwagi, to bramka Davida Villi z połowy boiska. Aby zabić spotkanie, wypadałoby strzelić bramkę numer 2, a ta sztuka udaje się panu Iniesie. Na koniec po jakimś rykoszecie piłka wpada do bramki Casillasa, ale to nic nie zmienia, bo o Hiszpanii można powiedzieć dużo. Ale nie to, że są takimi frajerami, żeby wypuścić zwycięstwo z rąk. W 1/8 mecz z Portugalią, która z malutkimi problemami wyszła z grupy. Od tego spotkania zwracajcie uwagę, jakimi wynikami kończą się mecze Hiszpanów. Torres coś tam próbuje z dystansu. Portugalia zna swoje słabości, więc niczym hiena czeka na kontrę. Kolejne strzały, Ronaldo posyła spadającego liścia, ale za szybko spadł. To taki bardziej jesienny liść. Kolejna próba była trochę lepsza, a tutaj Xavi Alonso zostaje znokautowany piętką. Casillas złamie żebra oponentowi kolankiem. W sumie to nie wiadomo dlaczego taka agresja. I tak mecz się toczy bez ładu i składu. Chłopaki biegają w te i we w te. Wreszcie doczekaliśmy się, aż sprytny Hiszpan w sprytny sposób poda do drugiego sprytnego Hiszpana, a ten otwiera wynik spotkania. W sumie to go też zamyka. Twarze Portugalczyków zrobiły się smutne, nogi giętkie, a oczy Ronaldo mokre. Przykra sprawa, Hiszpania w kolejnej rundzie. Składy mocne, że krucyfiks, najmocniejsze z możliwych, bo czeka rywal z najwyższej półki, czyli Paragwaj. Oczywiście mecz bardzo interesujący. Wysnułbym nawet tezę, że Paragwaj był groźniejszy od Portugalii. Jakieś szczupaki, wrzutki, gole ze spalonych, ogólnie dominacja genetyczna. W drugiej połowie mają nawet karnego, ale nadszedł czas Casillasa i bramki nie ma. Tak zwana klasowa obrona. W drugą stronę też był karny, który został powtórzony i obroniony. Kilka minut później słupek podaje piłkę do Hiszpana z brudką pod wargą. Piękna ta brudka. A w takich sytuacjach on się nie myli na tym turnieju i w sumie chyba ogólnie też się nie myli. Casillas daje sobie obijać swoje stare ciało i takim wynikiem mecz się kończy. Hiszpania w półfinale. Deutschland, te przeklęte Niemcy, ale Polska sobie z nimi poradziła, to Hiszpania też da radę. Widok z tunelu, widok na zawodników, zaczynamy spektakl. Nie był obfity w bramki, ale był bardzo ciekawy, jak na mecz półfinałowy oczywiście. Tarzan strzela z główki, Ramos strzela w trybuny, koledzy z Niemiec strzelali z karabinów, oczywiście to jest przenośnia, pamiętajcie. Wuja z wąsem wyglądał na zdenerwowanego, jakby się czymś stresował. Zawodnicy biegali sobie od jednej bramki do drugiej. Podawali, a następnie wybijali sobie piłkę spod nóg. Jedni udawali, że są faulowani, a drudzy, że nie ma takiej opcji. Zabawa pełną gemą. Spokojnie, dryfowali sobie do pewnego żółtorożnego, który stał się ikoną, bo Puyol skoczył ze swojej liany i wpadł prosto na piłkę, a w ostatecznym rozrachunku Hiszpania awansowała prosto do finału. Trzeci mecz z wynikiem 1-0. Tej drużyny oczywiście. Zapamiętajcie. Trzeci mecz. Wszyscy oddają się szalonej radości. No i w sumie to tyle, lecimy do finału. A on nastąpi z Holandią. Jak miałem 10 lat, składałem ręce błagalnie do nieba i prosiłem. Prosiłem, żeby Sneijder wygrał ten mecz. Jednak jak to bywa często, nikt nie spełni moich próśb. Zresztą, kto miał je spełniać?
Na trybunach się przytulają, a za chwilę zawodnicy na murawie będą się kopać po kostkach. Od początku Casillas miał pełne ręce roboty, a Wuja pokazał na swoje oko. Nie wiem po co. W pierwszej połowie było więcej fauli niż ludzi na stadionie. Przerwa i można wracać do faulowania. Po chwili odpoczynku oczywiście. Tak sobie myślę, że mogłem z tego meczu zrobić po prostu kompilację samych fauli i też by było spoko. Wracając, na drodze Holandii do mistrzostwa stanął Casillas, bo mnie to przepuścił jedynie mur berliński. Zawodnicy trochę sobie jeszcze pokopali, poprzepychali się, popluli, powyzywali i można było zacząć dogrywkę. Przewinienia zebrały swoje żniwia, bo Heitinga dostał czerwoną kartkę, co skrupulatnie wykorzystała Hiszpania. Iniesta strzelił bramkę. Potem było już za mało czasu, żeby myśleć o wyrównaniu, więc takim oto sposobem Hiszpania po raz pierwszy w swojej historii zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata. Jak się podobało, daj lajka, jak nie, to nie dawaj. Ja żegnam.